Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fear. W dzisiejszym gameplayu będziemy standardowo kontynuować przygody naszego wojaka. No więc nie ma tutaj co gdybać, tylko idziemy na spotkanie z przeznaczeniem. Ja sobie tylko wczytuję grę. Ostatni zapis bodajże chyba ten. Zapis nieupoważniony personel. Poczekajcie, 2015. Chyba to jest to. Dobra. To startujemy i idziemy w teren. A dokładnie jesteśmy w jakimś tam budynku, już nie pamiętam w którym. Ale chyba jesteśmy na samym dole bodajże tego laboratorium. I mieliśmy właśnie potyczki z tym śmiesznym grubaskiem. Chciał nas zabić kilka razy. Ale póki co mu się to nie udało. O, jest i kaktusek. Dobra. Zabieramy tutaj, co jest jeszcze? Aha. Jest jakaś kamera. Widzimy przeciwników, ale dobra, zobaczymy. Poczekajcie. Co, udało się? A jak się z tego wychodzi? A jeszcze spróbuję. Dobra, chyba już nie ma przeciwników. Poradziłem sobie. Dobra, okej. Coś tu się tutaj tłucze, kurde. Jakaś puszka chyba. A tam. Dobra, a teraz gdzie? Chyba tędy. Oka. Nie da się wejść. Tutaj też nie. Oho. Przeciwnicy. Mam ich. Czyli to nie były wszyscy. Ma na pewno strzelbę. Bo mnie odrzuciło przy strzale, ja też mam. Wow. Super, dobra, mam. O kurde. Trafiłem bezpośrednio z tym granatem przeciwnika. Tylko wiecie co, ja nie wiem, jak się tu używa tych minek? Bo są miny, ja mam minki, tylko nie mogę ich rzucić, bo nie umiem ich użyć. O cholera. Gdzie on polazł? Idą, tutaj ja idę do góry. O cholera, rzucili granat. Chyba i granatem podrzuciłem. Się zdaje, dobra, poczekajcie, ja muszę sobie tutaj. Ja bym sobie wziął ten MP3. A, kurde, dobra, później. Jednak strzelba jest. Wow, co ja tutaj zrobiłem? Ich było tutaj chyba trzech, albo i czterech. Albo ja to zrobiłem, może ja tego nie zrobiłem, tylko tak już było. Ale rzuciłem tak czy siak granat. O, i znowu ten nieszczęsny kaktusik. Dobra, chyba tutaj musimy iść. Ja sobie użyję apteczki i wezmę sobie kolejną. No dobra, ale teraz gdzie iść? O,
Poczekajcie. No nie wiem, chyba przed siebie trzeba zasuwać. Tu się nie da przejść. Ojejku, to jest tak właśnie w laboratoriach. Ciężko jak nie wiem co. Tu jest offline. Tu też offline. Może na dół? Nie, podejrzewam, że musi tam być gdzieś jakieś ukryte przejście. To ja po prostu nie widzę. Muszę iść cały czas do przodu, nie mogę się cofać. Te windy na pewno nie są do przejścia tutaj. Kurde, no nie wiem, dobra, poczekajcie. Okej, udało się. Czekajcie, utracony sygnał. Misja głównym zadaniem jest zlokalizowanie Fetela, czyli to co zawsze. Aresztowanie Nortona Mapesa i przesłuchanie. Norton Mapes to jest chyba ten gruby, jak się nie mylę. O cholera. O, rozleciało się, ale się wystraszyłem nieźle. Tutaj zeskoczyłem na dół. Znaczy, może nieładnie powiedziałem gruby, tylko może po prostu powiem dobrze zbudowany. Ktoś może się tutaj urazić. Nie miałem nic złego na myśli. Tutaj nie ma nic. O, tam jest. Kurczę. Wow! Widzieliście to? To nie była moja wina, czy coś. Widziałem twarz, wychyliła się. Ale tam jest właśnie do zdobycia steryt. Idziemy sobie tak, kurde, w sumie oczekując na jakichś przeciwników, żołnierzy. O, tu jest steryt. Wzmacnia zdrowia. A tu nagle, myślałem, że jakiś żołnierz, a tu okazuje się, że to Fetel. No tutaj są, mi powiem wam szczerze, ta akcja jest zaskakująca. Byłem cały czas przygotowany na jakiegoś żołnierzy wyskakujących, a tu nagle paranormalny efekt. O. O cholera. Fetel. You again. To znowu ty. They tried to bury their sins, but instead planted the seeds of their doom. A war is coming. Ciąga wojna, widzę ją, płomień przed ciała na ulicach. Wow, 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 wow. Nieźle nasz gościu nastraszyłeś. Poczekajcie, podładuję tą latarkę. Tu gdzieś widziałem steryt, jest. Czekajcie, nie się dobije laterka, bo powiem wam szczerze, że zaś mam Pietra. Jak to mówią Helena, mam zawał. Chyba jestem na samym dole tego budynku, portiernia być może. Wiecie co? Mi się wydaje, aż mi ciarki przeszły. Tu chyba był jakiś poród jakiegoś dziecka na bank. Martwi zostają martwymi. Tu coś widziałem. Jakieś odbicie. Ciekawie.
He's here! Ochrona. Nie wojacy. Nie te, jak się na nich mówiło? Klony. Tym razem ochrona. Ale też tak chcę wszyscy podobni do siebie. Nie armia klonów. Dobra, teraz idziemy dalej. Może coś znajdziemy ciekawego. O, kamizelka. Przytulimy, czemu nie? Wynośmy się stąd. Ale dlaczego oni strzelają? No nic, niech się sami wystrzelają, tylko nie wiem do czego oni tak napierdzielają. A wiecie co, wezmę sobie tym razem ten karabinek. A widzicie, ochrona walczy z klonami. Ja sobie poczekam. O, jeden leży. O kurde. Ale mam to. Kurde, jeszcze wytrzymuje? Chyba już po nim. Tak czy nie? Chyba tak, dobra, mam go. Ładnie go podrzuciłem, ziomka. Dobra, czas na penetratora, czy jakoś tak. To jest ten karabin z tymi gwoździami. Mogę jechać do góry? Nie. Dobra. Zapisywanie punktu kontrolnego. Kolejny zapis. Czekajcie. Alice, wait. Jakąś laseczkę musimy znaleźć. Tylko szybciej niż ten gościu. Mapes, czy jak mu tam było. Ten dobrze zbudowany, też do niej zmierza. Musimy być szybsi. Cholera. Są jeszcze przeciwnicy gdzieś. Ale może użyję stałego wzmacniacza ruchu, bo... A zaraz, tu jest broń. Wiecie co, poczekajcie chwileczkę. Ja muszę tutaj rozkminić, gdzie można, kiedy można użyć minki. Znaczy, w jaki sposób. Ty spadaj na razie, nie przeszkadzaj. Dobra, poczekajcie chwileczkę. Okej, zdaje się, że mam. Piąteczka. Mam. To jest mina zbliżeniowa. A czwóreczka, granacik. O, jeszcze tu jest C4. Ale to mi niepotrzebne. Się.
Gdzie są te ziomki? Ja tu mam minkę. Łapajcie. Super, to działa. Łap. Co jest? Ej, on się cofa, zobaczcie. Łap, jeszcze jedną minkę. Niech podejdzie, ja nacisnę przycisk i go podrzucę. Pyk. A dobra, okej, nie trzeba już. No i widzisz, załatwiłem cię bardzo łatwo, ale przynajmniej wiem, jak się używa tych granacików, minek i C4, ładunków zdalnych. Wszystkiego można się nauczyć. O, jestem w końcu na tym. O, strzelają chłopaki. Ale skąd? A tam. Dobra, mam cię. W końcu jestem na zewnątrz. A nie cały czas te budynki i budynki, tylko jak ja mam teraz zejść? O! Chyba strzelali, a ten co? Stracił głowę i to dosłownie chyba, albo rękę? Nie wiem. Poczekajcie, mciął sobie tutaj. Jest jakaś broń, snajperka. Mam go. No nic, schodzimy na zewnątrz. Helikopter. No dobra, tu się nie da przejść. Nie za fajnie. Wsia krew, on mnie zaraz załatwi, jak go mam. Ojoj, zginąłem. Kurczę. No widzicie? Pierwszy raz. Jeszcze raz spróbujemy. Nie mogę pokonać tego robota. Zasuwamy i znowu będzie potyczka. Mam jednego i drugiego ziomka. No i poczekajcie, ja sobie tu może minki przygotuję. No i spróbuję to w końcu przejść. No nie może tak być. Albo się gdzieś schowam. O, helikopter przeleciał i zrzuca tego robota. Ja tam zostawię te minki. Czy nie mam go? Okej, tu mam.
O kurde. Sam się rozwalił, bo wystrzelił, a ja rzuciłem akurat minkę. C4 czy coś takiego, zabieram to. To jest fajna rzecz. Tylko chwileczkę. Aha. Dobra, kumam, o co chodzi. Ale tu mi się ładuje bardzo powoli ten wzmacniacz ruchów. Łapaj. O kurde. Dobra, mam cię. Co to? Widzieliście to? Jakiejś dziwnej broni do mnie strzelał. A tutaj jest coś ciekawego? Miotacz cząstek. O kurde. Przytulimy. Ciekawe. Miotacz cząstek. Teraz zobaczymy, jak to działa. Czekajcie, granacik sobie przygotuję. Zaraz obadamy, co to za zabawka. Oho. Wyłącznij światło. Wow. Tylko ja nic nie widzę teraz. O cholera. O kurde. Widzę, że przeciwników nic nie zostaje. O cholera, zwęgleni są. Dobra, idziemy dalej, ale to będzie. Jak będzie teraz jakiś zapis, to kończymy naszego gameplaya. Nie będę tutaj przymierzał, bo ciężko jest bardzo. Jakieś cząstki wystrzeliwuje i kurde przemienia ich we frytki. Dobra, gdzie teraz? Teraz tutaj, oka. Ale kiepsko mi się strzela z tych cząstek. Dobra, wziąłem broń. No dobra, ale gdzie teraz? W sumie to nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Dobrze. Dobrze zrobiłem. Naciśniemy dowolny klawisz i kończymy naszego gameplaya. Interwał 7. No więc, moi drodzy, słuchajcie, w tym odcinku to już będzie wszystko. Zobaczymy w następnym odcinku, jakie będziemy mieć dalsze losy i przygody. No więc jeżeli odcineczek wam się podobał, dajcie łapeczkę w górę, jeżeli nie, łapeczkę w dół, subskrybujcie mój kanał i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!